Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o kodach EAN, numerach GTIN. Powiemy sobie, co zrobić, aby poprawnie uzupełnić właśnie ten parametr podczas tworzenia produktu i też co możemy zrobić, aby powiedzmy odciąć się od produktu, który ma słabe opinie z różnych względów. Zapraszam do oglądania. Ok, na wstępie przytoczę artykuł z 19 lipca, który doprecyzuje Wam schemat działania właśnie samych kodów EAN, czy też numerów GTIN. I tutaj to, co się zmieniło, to przez Allegro będą akceptowane tylko numery GTIN pochodzące z trzech źródeł. Czyli pierwsze źródło to będzie producent, drugie źródło to będzie dystrybutor, a trzecie źródło to będzie strona gs1.pl.org, do której sobie za chwilkę przejdziemy, ale też pamiętajcie, tak już doprecyzowując, że te kody, które dostajecie od producenta czy dystrybutora, też nie do końca muszą być oficjalne, nie do końca muszą być poprawne, ponieważ producent czy dystrybutor teoretycznie też może mieć jakieś wewnętrzne kody, tak jak tutaj jest mowa o tym. Część produktów nie ma nawet kodów, więc trzeba będzie to od razu przypisać z właśnie gs1.pl. Część nie istnieje lub została zarezerwowana, a część jest przeznaczona do obsługi zwrotów, czyli nie do sprzedaży, a do samej obsługi zwrotów. Także pamiętajcie, że tylko te kody z tych trzech źródeł, a teoretycznie tylko z gs1.pl, będą przez Allegro finalnie akceptowane. No czyli nie można gdzieś tam z tego generatora kodów już będzie, powiedzmy sobie, korzystać, no bo w internecie jest tego sporo, w sensie generatorów kodów, które generują nam te kody kreskowe, tak, abyśmy mogli na ich podstawie stworzyć nowy produkt w katalogu, no ale tak jak mówię, niestety na ten moment no to nie przejdzie niestety. Dobra, jak już jesteśmy przy tym, to przechodzimy sobie do samego GS1, zrobimy sobie taką małą symulację, zamów kody kreskowe i pokażę Wam tutaj cennik, bo ten proces przejścia przez rejestrację w GS1 i zamówienie kodów jest dość intuicyjny, ale żebyście nie musieli robić tego sami, pokażę Wam tylko cennik, a resztę myślę, że jesteście sobie w stanie poradzić. Także zrobimy sobie taką symulację. OK. Na początku wybierzemy sobie też jeszcze, do czego nam są te kody potrzebne, czyli prowadzę sprzedaż na Allegro i tutaj w zależności od liczby potrzebnych numerów, na przykład 10 sztuk, to jest taka kwota, 100 sztuk, taka, 1000, 10 tysięcy i 100 tysięcy, nie? Czyli gdzieś tam im więcej tych kodów będziemy potrzebować, no tym taniej praktycznie nas to wyniesie, nie? Teraz zrobimy sobie jeszcze takie dwie symulacje na koniec, żeby ten odcinek nie był tylko teorią. I taką pierwszą rzeczą, jak wybierzemy sobie już dany produkt w ofercie, czyli powiedzmy, to jest ten smartfon iPhone 13, i to, co możemy sobie zrobić, to wybrać ten numer EAN, który jest już tutaj do tego produktu przypisany. Ok, to jest taka pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, czyli wybieramy ten EAN, jest on przypisany do produktu, to jest powiedzmy ten. Druga rzecz, naszego EAN-a tutaj nie ma, czyli producent czy dystrybutor, od którego my bierzemy dany produkt, ma inny kod EAN. Czyli to, co możemy zrobić, to jak klikniemy nie tutaj, jak klikniemy sobie zgłoś błąd, to tutaj możemy sobie dodać ten kod EAN, nie? Czyli tutaj mamy te kody, które już są wpisane, możemy dodać kolejną wartość i to będzie nasz kod. Ale tak jak mówiłem, też, już sobie to zamkniemy, też czasami jest tak, że jak sobie wejdziemy na Allegro, to zobaczymy,
że opinie powiązane z tym produktem, czyli smartfon, Apple, iPhone 13 i tak dalej, no będą nieprzychylne, bo na przykład zdarzą się sprzedawcy, którzy będą sprzedawali produkty z jakiejś nieoficjalnej dystrybucji, niewiadomego pochodzenia. Te produkty nie będą miały określonych parametrów i nie tylko w telefonach, ale też w różnych innych kategoriach. I to, co możemy zrobić, żeby teoretycznie odciąć się i nie być aby nasza oferta albo nasz produkt nie był powiązany z tym produktem i nie miał, powiedzmy, tej historii, opinii, ocen i tak dalej, to możemy sobie kliknąć zmień produkt. Jak mamy właśnie ten własny EAN, powiedzmy, od dystrybutora, czy zakupiony nawet na właśnie GS1, to możemy sobie taki produkt z oferty usunąć. Klikamy kontynuuj bez wybierania i później w momencie, gdy to zrobimy, to jak zobaczycie, te wszystkie parametry są uzupełnione identycznie, tak jak to było przed tym, jak zrobiliśmy te odłączenie od produktu. Czyli teraz to, co musimy zrobić, to zmienić dwa parametry, co najmniej, aby nasz produkt nie został, nasz nowy produkt, który stworzymy w katalogu, nie został powiązany z produktem, który widzieliśmy wcześniej. Czyli pierwsza rzecz, zmieniamy sobie ten kod EAN na kod EAN, który wygenerujemy sobie na przykład właśnie z gs1.pl lub właśnie na przykład od dystrybutora czy producenta, jeśli nie znajduje się w tej puli, o której mówiliśmy przed chwilą, nie? Czyli tam było 5-6 kodów. Wiadomo, że dla innego produktu mogą być to dwa kody, może być to jeden kod, to jest mało ważne. Ważne, żeby tutaj był nasz unikalny, inny, taki, który nie był przypisany pod ten produkt, o którym mówiliśmy przed chwileczką, ponieważ jak wpiszemy sobie tutaj nowy kod, no jest dużo większe prawdopodobieństwo, albo w ogóle takie prawdopodobieństwo jest, że mamy pewność, że Allegro stworzy po prostu dla nas nową pozycję w katalogu. To jest taka pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. I druga rzecz, zmienić jeden z parametrów, który jest tak na dobrą sprawę maksymalnie podstawowy. Czyli tutaj te parametry maksymalnie podstawowe to jest kod producenta, kolor i wbudowana pamięć. A skąd to wiem? Bo jak klikniemy sobie wybierz produkt z katalogu i wpiszemy sobie właśnie ten iPhone 13, to zobaczcie, to tutaj widzimy na samym wstępie, jak sobie na przykład klikniemy w to i sobie znowu się połączymy z tym produktem, to widzimy te absolutnie podstawowe parametry, czyli to są te trzy rzeczy. To jest kod producenta, to jest kolor i wbudowana pamięć. I jak chcecie, żeby wasza oferta albo stworzyć produkt w katalogu, który będzie powiązany z waszą ofertą i który nie będzie miał historii, to musicie zmienić jeden z tych trzech parametrów dodatkowo, oprócz kodu EAN, aby miało to miejsce, aby to się stało. Więc oprócz kodu EAN, to co proponuję, to zmienić też delikatnie kod producenta. I tutaj dobrym pomysłem, jak sobie znowu odepniemy ten nasz produkt, to tutaj dobrym pomysłem na uzupełnienie kodu producenta, jeśli wiecie, że klienci w ten sposób nie wyszukują waszego produktu, możecie tu sobie wrzucić frazy kluczowe z tytułu. Czyli jeśli w tytule macie iPhone 13 Pro i tak dalej, czy zwykłe, to tutaj też możecie to wrzucić. I to w zupełności wystarczy. Bo wiadomo, że te dwa parametry, jeśli je byśmy zmienili, no wprowadzałyby one w błąd kupującego. Nie byłoby to nam na rękę. Dlatego to, co powinniśmy zrobić, to zmienić te dwa i wtedy te powiązanie z tamtym produktem, z którym ta oferta była powiązana przed chwilą, znika, a tworzy się nowy produkt w katalogu, na który pracujecie sami sobie, no dopóki konkurencja nie zauważy, że właśnie zrobiliście taki myczek i macie własny produkt, no bo wtedy gdzieś tam no jest szansa, że znowu się do was podepną i znowu będzie trzeba gdzieś tam uciekać, nie? Także no finalnie nie damy rady, powiedzmy,
się przed tym uchronić, ale no tymczasowo jesteśmy w stanie, jeśli chcemy rozpędzić ofertę, a gdzieś tam ta popularność to jest najważniejszy czynnik sprzedaży na Allegro, to takie zagrywki są, myślę, jak najbardziej na miejscu, przynajmniej póki co, no bo znowu za rok, za 6 miesięcy, za 3 miesiące, kto wie, kiedy to będzie, może wejść jakaś nowa zmiana, w którym to zostanie znowu zabronione i znowu będzie szukać trzeba jakichś kolejnych analogii. I też, aby dowiedzieć się więcej o produktyzacji, zapraszam na webinar, który odbędzie się już we wtorek. Poprowadzę go osobiście, poodpowiadam trochę na Wasze pytania. Będzie też kilka ciekawostek. To też, jak podpinać się pod te produkty konkurencyjne, czy warto to robić, jak łączyć te produkty z katalogiem. Zachęcam też do mojego czwartkowego materiału, który właśnie też po części obrazował to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli łączenie produktów z katalogiem. Na koniec pamiętajcie też o urodzinach V-Sprint. Zapiszcie się, będzie szampańska zabawa. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie być na bieżąco. I co? I zachęcam do kolejnych materiałów. Cześć!